Kiedy nowy wstaje dzień, Boże imię chwalić chce. Czy jest to prawdą w naszym życiu? Dawid w 108 psalmie zapisał takie słowa. Gotowe jest serce moje, o Boże, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać się będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Podziękujmy Bogu za to i chcemy Go uwielbić właśnie tego poranku. Niech Jego imię będzie uwielbione pośród nas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Panie, i dzisiaj, kiedy nowy wstaje dzień, chcemy Ci podziękować za to, że możemy tutaj dzisiaj być. Panie, że mogliśmy się obudzić rano, mogliśmy wstać, możemy widzieć, słyszeć. Panie, to wielka Twoja łaska. Dziękujemy Ci za ten pokój, jaki mamy, że razem możemy tutaj dzisiaj być. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. I dzisiaj chcemy słyszeć to, co Ty mówisz do nas. Panie, gotowe są nasze serca, aby Ciebie uwielbiać. Chcemy otworzyć nasze serca na Ciebie dzisiaj. Mów Ty, Panie, do nas. Błogosław to słowo, te wykłady. Niech Twoje imię będzie uwielbione pośród nas. Amen. Thank you.
nasz Bóg. Panie, chcemy dzisiaj uwielbić Twoje imię. Chcemy także, by w naszych sercach zachodziły zmiany. By w naszych sercach dzisiaj była rzeczywistość, która nie jest prawdą, która nie jest zgodna z tym, co Ty mówisz, Panie. Chcemy dzisiaj słuchać tego, co masz dla nas do powiedzenia. Chcemy się skupiać na Twoim głosie i odbierać to, co dla nas masz. Kochani, teraz będziemy śpiewali pieśń, której słowa, jak dzisiaj na próbie, którą śpiewaliśmy, bardzo mnie dotknęły. I sobie sam musiałem je zestawić ze swoim sercem. Będziemy śpiewać pieśń Dotyk Nieba i tam są takie słowa. Działaj w nas jak chcesz. To jedno zdanie we mnie utknęło. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co to tak naprawdę znaczy? Bóg ma wielkie zasoby działania, w których może się poruszać w naszym życiu. I On może w różny sposób działać w naszym życiu. Może to być poprzez radość, poprzez smutek, ale On wtedy w nas pracuje. I czy dzisiaj przyszedłeś na to miejsce z nastawieniem, że chcesz coś od Niego wziąć? Że chcesz coś zmienić w swoim życiu? Może to być bolesne? Może to być pod wpływem szczęścia? Ale czy chcesz coś zmienić? Niech ta pieśń wybrzmi w naszych sercach. Skupmy się na tym, co będziemy śpiewać. By przez te piękne słowa, które są w tej pieśni, nie była dodana tylko melodia, ale była dodana prawda naszych serc.
apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, w pierwszym wersecie zapisał takie słowa: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Kochani, zadajmy sobie pytanie, czy był taki moment, taki dzień w naszym życiu, kiedy staraliśmy się usilnie o dary duchowe? Czy włożyliśmy wiele wysiłku, wytrwałości w to, aby Duch Święty mógł wyposażać Kościół w te dary po to, aby budować, aby zachęcać, aby pocieszać, aby umacniać? Chcielibyśmy właśnie dzisiaj, teraz podziękować Bogu za ten czas i też prosić Go o to, aby wyposażał swój Kościół, Duch Święty, w te dary, aby były naczynia tutaj w tym miejscu otwarte, gotowe przyjąć to. Chcemy spędzić taki czas w modlitwie teraz. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy śpiewać i wyznawać to, że jesteś najwyższej godzin chwały. Dziękujemy Ci, Panie, że nie zostawiłeś nas samych, ale posłałeś Ducha Świętego, który jest z nami. Panie, który jest naszym nauczycielem, pocieszycielem. Dziękujemy Ci, że Twoją obecność możemy odczuwać, przeżywać tutaj w tym miejscu. Dziękujemy Ci za ten czas, że jako Kościół jesteśmy razem tutaj dzisiaj. Możemy bez przeszkód spotykać się, uczyć się, Panie, poznawać Ciebie. Boże, proszę Ciebie, abyś Ty błogosławił ten czas. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś Ty namaszczał to słowo. Błogosławię pastora naszego, Jacka Orłowskiego, abyś Ty go namaścił, wyposażył, aby mógł przekazać to, co dzisiaj mamy usłyszeć. Niech Twoje imię będzie uwielbione pośród nas. W imieniu Jezus. Amen. Amen. Proszę usiąść. Kochani, wszystkich chcę Was dzisiaj przywitać na tym miejscu. Cieszę się, że tak licznie jesteśmy tutaj zgromadzeni po to, aby słuchać Bożego Słowa. Szczególnie chcemy przywitać pastora Jacka Orłowskiego z Nowego Sącza. Również witamy jego żonę Basię i zapraszamy Cię, pastorze. Basię i Basię. A w ostatnim dniu Wielkiego Święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.
To zaś powiedział o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem jeszcze nie zstąpił na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Panie Jezu, wierzę, że tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj, Panie, Ty wołasz do nas. Wołasz, abyśmy przychodzili, abyśmy przyszli, abyśmy każdego dnia mogli przychodzić i zanurzać się w Tobie. To jest dla nas, Panie. Wierzymy w to. Panie, mów do nas dzisiaj, abyśmy mogli przyjąć to nadprzyrodzone wyposażenie do tego, abyśmy mogli nieść pochodnie wiary i być świadectwem w tych trudnych czasach dla ludzi wokół nas. Niech tak będzie, Panie. Modlę się o każdą osobę na tym miejscu. O wszystkie te sesje, Panie. O moje serce, moje wnętrze, Panie. Z pokorą przed Tobą. Proszę, użyj tego słowa na Twoją chwałę. Amen. Kochani, po pierwsze przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od świętych. Z Nowego Sącza, z Żywca, z Żyrardowa, jeszcze pewnie z Ilumit, ale z tych miejsc tak byłem ostatnio, więc serdeczne pozdrowienia Wam przywożę od świętych z Nowego Sącza. Alleluja. To wielki przywilej, że mogę z Wami znowu być. I mówiąc wielki przywilej, nie jest to tylko taka kokieteria, bo znowu, gdy zaczęliśmy uwielbiać, znowu Pan Bóg zaczął mówić do mojego serca o Bieszczadach. Nie wiem, jakoś tak mam. I wiecie, pastor Eugeniusz dzisiaj mówił, starajcie się usilnie o dar duchowa, a najbardziej o to, by prorokować. No więc się staramy. No więc ja też sam się staram. I Pan Bóg mówi do mojego serca, Boży plan nigdy nie kończy się na jednym pokoleniu. Boży plan jest wielopokoleniowy. Bóg patrzy w przód. Boży plan dla kościołów bieszczadzkich, dla zborów EWZ nie skończył się na pokoleniu brata Bogusława. Ale jest cały czas, trwa, rozwija się i Bóg otwiera coś nowego. Ja wierzę, że oto nowe się dzieje. I to nowe ma taki wymiar, że to, co apostolskie, to, co w cudzysłowie, w dobrym pojęciu stare, fundamentalne, biblijne, dobre, tradycyjne, łączy się z tym, co świeże, młode, pełne pasji, pełne ognia. I gdy te dwie nogi się połączą, to wtedy Pan Bóg mówi, to jest miejsce, w którym uwielbiam przebywać. Niezmiennie mam przekonanie, że Bóg dla Bieszczad zaplanował w najbliższym czasie coś niesamowitego i to się już dzieje. I dziękuję za to z całego serca Bogu, dlatego że mogę tutaj być z Wami i że mogę mieć ten przywilej. Będziemy mówić o Duchu Świętym, będziemy mówić o Jego darach, będziemy mówić o konieczności napełniania się Duchem, nie tylko jednego napełnienia. Nie ma nic gorszego niż chrześcijanin, znaczy może są gorsze rzeczy, ale złą rzeczą jest, jeśli chrześcijanin mówi, byłem napełniony Duchem Świętym 20 lat temu i to było takie fantastyczne przeżycie i cudownie było wtedy i Bóg mnie dotykał, ale dziś minęło 20 lat i dzisiaj niczego już więcej nie doświadczam. Pierwsi chrześcijanie mówili cogito Dei experimentalis, czyli człowiek nabiera tożsamości przez to, co przeżywa, więc przez to, czego doświadcza. To, o czym będziemy mówić, to, o czym będę mówić, będę się dzielił z Wami, tak naprawdę bez doświadczenia Twojego osobistego będzie tylko pustym jakimś słowem, jakąś teorią. Teoria musi spotkać się z praktyką, dlatego będziemy też się dzisiaj modlić. Dlatego chciałbym, żebyście, gdy będziecie słuchać tego wszystkiego, o czym będę mówił, gdy będziemy wierząc w to, tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że Duch Święty, gdy przyjdzie, przypomni nam wszystko, co mówił Jezus, otworzy przed nami, da nam nowe poznanie, to zachęcam was z całego serca, żebyście zawsze to przyjmowali osobiście, żebyście zawsze z tym konfrontowali się i pytali, a co ze mną? Jak to wygląda w moim życiu? I co ja mogę zrobić, żeby zrobić krok do przodu?
Dlatego, że w Bogu nigdy nie jest tak, że nie możemy doświadczyć czegoś więcej. I w Bogu jest tak, że każdego dnia odnawia się na nowo Jego łaska. Mówię wam prawdę, powiedział Pan Jezus. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, 16 rozdział Jana to jest, poślę go do was, a gdy on przyjdzie, a przecież przyszedł, a przecież jest między nami tutaj, amen? Wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie, co do sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mi nie zobaczycie, a co do sądu, gdyż na władcę tego świata zapadł wyrok. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. To ciekawe jest to, że to słowo energeo w grece oznacza będzie was wprowadzał. To jest proces, to nie jest jednorazowe. Wprowadzi, koniec i już nic więcej nie muszę robić. To jest proces, w którym ja cały czas poddaję się temu, że Bóg mnie wprowadza każdego dnia. Będzie was wprowadzał we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam przekaże. Jak bardzo ważne jest to, żeby Boże dzieci, żeby chrześcijanie chodzili w duchu. Jak te obrazy, które widzimy przez całą Biblię, jak Henoch, który chodził z Bogiem, a potem nie było, bo go zabrał go Bóg. Czym jest tak naprawdę dla nas dzisiaj Duch Święty? To jest nic innego jak nowotestamentowy, powszechny wyraz tego, co Stary Testament nazywa namaszczeniem. A co to jest namaszczenie? Nie wiem, kto pamięta z tych moich wykładów 5 filarów zdrowego kościoła, wzrostu zdrowego kościoła. Tam mówiłem, że namaszczenie to jest nadprzyrodzone uzdolnienie do zadania, które Bóg nam powierzył, do wypełnienia Jego woli. Sami nie jesteśmy w stanie o własnej sile wypełnić Jego woli. Ale Duch Święty jest nam dany po to, abyśmy mieli to nadprzyrodzone. I w Starym Testamencie było tak, że Duch Święty zstępował tylko na apostołów, proroków i kapłanów. I na krótki tylko czas do wypełnienia danego zadania. Natomiast gdy Jezus przyszedł, otworzył drogę do Ojca, otworzył tą możliwość, zasłona do miejsca najświętszego została rozdarta i mamy dostęp do Ojca także w tym aspekcie, że Duch Święty już nie tylko na kapłanów, proroków, ale na każdego. Jak Joel mówił, wyleje Ducha na wszelkie ciało i prorokować będą synowi wasze i córki wasze. I starcy będą mieć sny, a młodzieńcy widzenia. Zawsze w tym miejscu się uśmiecham, bo ja mam sny, a starcem jeszcze nie jestem. Więc zastanawiam się, może jestem starszy niż mi się wydaje. Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, Jego zdolności do tego, abyśmy mówili do tego świata, Jego zdolności do tego, abyśmy prorokowali do tego świata, Jego zdolności do tego, aby świat zewnętrzny mógł na nas patrzeć i widzieć Chrystusa. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo On jedynie może nas uzdolnić w ten nadprzyrodzony sposób, abyśmy mogli żyć zwycięskim życiem. Do tego wrócimy za chwilę. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że pastor Eugeniusz też dzisiaj zaczął tym fragmentem z listu do Koryntian 14 rozdziału. Starajcie się, dążcie do miłości, a starajcie się usilnie o dary ducha. Jak wiecie, 12 rozdział listu do Koryntian, który dzisiaj będziemy bardzo często cytować, który mówi o darach duchowych i o tych wszystkich obdarowaniach, które mamy w Duchu Świętym. Ten rozdział, który tam Paweł pisze, jeden otrzymuje dar mądrości, słowa wiedzy i tak dalej, mówienia w duchu i potem tam rozwodzi się i tak dalej. A na końcu tego rozdziału mówi, starajcie się o to, a ja wam wskażę drogę doskonalszą. I potem między tymi dwoma rozdziałami, 12, który mówi o darach ducha i 14, który jeszcze więcej wyjaśnia o darach ducha i o praktyce takiego codziennego życia Kościoła, jest w środku coś niesamowitego. Między tymi dwoma elementami, między
tym obdarowaniem, między tą mądrością, między tą teorią, między tymi zachętami, w samym środku jest hymno miłości. I to jest ta droga. I to jest ta droga, na której możemy doświadczyć darów Ducha Świętego. I też troszkę to potem rozwinę. Kochani, będziemy też, tak jak mówiłem, modlić się, więc od razu taki apel. Właściwie to ja jestem pierwszym, który by dzisiaj odpowiedział na to pytanie, że tak, gdyby ktoś mnie zapytał, czy potrzebujesz Ducha Świętego. Ja jestem pierwszy, który powiedział, tak, bardzo potrzebuję Ducha Świętego i chcę Ducha Świętego. Ale dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyście przez wszystkie te sesje prosili Pana, aby wzbudzał w nas nie tylko to pragnienie, ale tą taką postawę, Boże, wiem, że potrzebuję, chcę i jestem gotów coś zrobić. Bo będę mówił o tym między innymi, że wiara bez uczynków jest. Czyli jeżeli nawet przyjmiemy Ducha Świętego przez wiarę, a nie podejmiemy pewnych kroków, o których będę mówił, to czasem może się okazać, że to będzie martwe, że to będzie bez praktyki, będzie to tylko sama teoria. Nie chodzi o to, żebyśmy doświadczyli włożenia rąk, żebyśmy doświadczyli chrztu Duchem Świętym i żebyśmy potem mieli na co wspomnieć. Ale chodzi o to, żeby ten moment albo ten proces przekładał się w praktyce na nasze życie, na naszą codzienność w taki ewidentny sposób tego Bożego uzdolnienia. Chciałbym też, mam nadzieję, że to się uda zrobić, żebyśmy mogli zorganizować jakąś też skrzynkę, bardzo bym prosił, jakieś pudełeczko, które tu by było. I też w trakcie tych moich sesji, jeżeli nasunie się wam jakieś pytanie, jeżeli coś będzie takiego, co byście chcieli, ktoś by chciał, żeby jeszcze bardziej poruszył albo dogłębił, to na końcu chciałbym też taki czas zostawić na pytania i postaram się odpowiedzieć na bazie jakiegoś mojego doświadczenia. Gdy przygotowywałem te wykłady, to wiecie, tak sobie zbierałem notatki, czytałem niektóre rzeczy, które gdzieś tam mam w moich archiwach. I pomyślałem sobie, już tyle razy mówiłem o Duchu Świętym, o Jego darach, jeszcze w seminarium krakowskim w latach 90. i w wielu innych miejscach. I za każdym razem, gdy ja przygotowuję wykłady, odkrywam coś nowego. To jest niesamowite. Za każdym razem Bóg coś otwiera przede mną. Ale temat Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, to jest niesamowicie obszerny temat. Tak jak rozmawialiśmy tutaj z pastorem, tak naprawdę sam dar prorokowania, sam ten temat, proroctwo, to sam ten temat to może być cykl wykładów na kilka dni. Jak, wiecie, na uniwersytetach, gdy studiujemy teologię, to na przykład w Trinity College na Oksfordzie dary Ducha Świętego i w ogóle temat Ducha Świętego, tak zwana pneumatologia, to są 3 albo 4 bloki po kilka godzin każdego tygodnia przez cały rok. I nawet studenci mają powiedziane, że nie jesteś w stanie uczęszczać na wszystkie, więc musisz wybrać sobie pewne bloki i na nie chodzić. To jest tak obszerny temat. Więc dzisiaj, gdy przygotowywałem te spotkania, to też modliłem się, żeby jakby wybrać takie rzeczy, które będą najbardziej inspirujące, które będą się w jakiś sposób najbardziej przekładać na taką naszą praktykę, na to coś, co będziemy mogli potem sobie przypomnieć, wziąć ze sobą do domu i gdzieś tam wspominać na to, żeby nam to mogło pomagać w tym, żebyśmy chodzili w duchu, żebyśmy naprawdę mogli chodzić w duchu. Dobrze, tyle tytułem takiego wstępu. Dobrze, że w miarę krótko mi się udało. Może by nie było tak, jak mieliśmy kiedyś takiego gościa z Rosji, przyjechał pastor, mówi kazanie, mówi i po 45 minutach mówi, dobrze, to tyle wstępu, teraz przejdę do słowa. No to może nie będzie tak. Okej. Dary Ducha, czyli normalność Kościoła. Dary Ducha Świętego, funkcjonowanie darów Ducha Świętego, to powinna być normalność Kościoła. I teraz stawię przed wami takie wyzwanie.
Wierzę, że powinno być tak, że każde spotkanie chrześcijan, na każdym spotkaniu chrześcijan, jakoś Duch Święty powinien się manifestować. Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale stawiam przed wami, wspólnotą w Wisłoczku i nie tylko, takie wyzwanie. Co to znaczy dążcie do darów duchowych? To ja wam dzisiaj to przełożę na taką praktykę. Okay? Jeżeli są tutaj liderzy, pastorzy, to powiem wam tak, w taki sposób to rozumiejcie. Dążmy do tego, aby każde nasze spotkanie, nabożeństwo, modlitwa było przestrzenią, w którym Duch Święty będzie się manifestować. Jak? No możliwości jest mnóstwo, prawda? Samych tych głównych darów jest 9. A co dopiero jeszcze różne inne rzeczy. Przecież są języki, tłumaczenie języków, mowa mądrości, mowa wiedzy. W różny sposób może się Duch Święty manifestować, ale niech się manifestuje. On się często nie manifestuje, dlatego że ja do tego wracam z uporem maniaka, dlatego że ja mam trochę na tym punkcie konika, to znaczy takiego, wiecie, co znaczy mieć konika? Znaczy, to jest takie moje idee fix, czyli taka rzecz, która mnie gdzieś nakręca od ostatnich 20 lat. Czyli, żeby nabożeństwo chrześcijan nie było nigdy teatrem. Żeby zrobić wszystko, żeby to nigdy nie było, że ktoś tu coś prezentuje, a my bierzemy, patrzymy, obserwujemy i czekamy, aż ktoś wytworzy, nie wiem, jakąś taką atmosferę albo coś zrobi i my z tego zaczerpniemy i wyjdziemy i powiemy, o, to było budujące dzisiaj nabożeństwo, ja z niego dużo wyniosłem. Ja to od 20 lat próbuję w różnych kościołach, przede wszystkim w Nowym Sączu, ale w różnych innych kościołach zmienić. Ostatnio tak się strasznie ucieszyłem, w Żyrardowie zaczyna to przynosić owoce. Ja mówię przez ostatnie 4 lata, jak tam jestem pastorem i mówię i zaczyna to przynosić owoce. Czyli ludzie zaczynają się ruszać ze swojego miejsca. Zaczynają w trakcie nabożeństwa otrzymywać słowo. Podejść do kogoś, przekazać słowo. Podejść do kogoś, pomodlić się o kogoś. Okay? Wyjść na środek, przeczytać psalm. Spotkanie chrześcijan, wiecie, jest taki fantastyczny opis Ireneusza z Lyonu, który w 195 roku opisywał spotkanie chrześcijan, na które został zaproszony. Ja to też mówiłem chyba tutaj poprzednio. Mówił, że to było takie spotkanie, kiedy oczywiście były stoły i w pewnym momencie prezbiteros wstał, odczytał fragment listu apostolskiego. Potem ktoś wstał, zaczął się modlić, ktoś wstał, zaczął prorokować, ktoś poprosił o modlitwę, ktoś zanucił pieśń. I to była taka interaktywna przestrzeń. Taka przestrzeń, w której nie byli ci, którzy coś prezentują i ci, którzy coś biorą, tylko była ta świadomość, że my wszyscy tworzymy jeden wielki chór głosów. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my wszyscy będziemy naprawdę przyjmować odpowiedzialność za to, żeby Duch Święty przez nas działał. Mówiłem też w trakcie tych poprzednich moich wykładów tutaj, 5 filarów wzrostu zdrowego Kościoła, że ten dobrze pojęty Boży sukces, albo też nazwijmy to Boże błogosławieństwo lokalnego Kościoła, jest wprost proporcjonalne, posłuchajcie tego, to jest bardzo ciekawe. Samemu się to podoba. Czasem mi się podoba to, co sam mówię. Czyli błogosławieństwo i to namaszczenie lokalnego kościoła, ten rozwój lokalnego kościoła, ta obecność Boża w lokalnym kościele, która się manifestuje, jest wprost proporcjonalna, uwaga, do ilości ludzi procentowo w tym kościele, którzy znają swoje obdarowanie, wzrastają w swoim obdarowaniu i używają swojego obdarowania aktywnie w kościele. Jak się ktoś zastanawia, co znaczy wprost proporcjonalne, to znaczy, że im więcej tych ludzi jest, tym większa jest manifestacja Bożego Ducha w zgromadzeniu. Jeżeli jest tak, że w zgromadzeniu pastor ma poczucie, że powinien, i robi wszystko. A zgromadzenie większe czy mniejsze przychodzi i oczekuje, że to pastor będzie głosił, prorokował, albo i starsi, i liderzy. A moim obowiązkiem jest czekać, co do mnie będą prorokować. To wtedy my gdzieś ograniczamy to działanie ducha. Ograniczamy je do pewnego wycinka tego, co Bóg może pośród nas robić. Popatrzcie,
W Biblii nigdzie nie jest napisane, gdy mówi Paweł o darach ducha, to nie jest napisane w 12 rozdziale listu do Koryntian, no i prezbiteros będą prorokować. No i prezbiteros, ja używam tego sformułowania, bo jak wiecie, Biblia nas nie używa słowa pastor, tylko używa episkopos prezbiteros. Biskup w pierwszym kościele to był po prostu lider, pastor lokalnego kościoła. Okay? I tam nie pisze, że oni będą. Mało tego, gdy w pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa Biblia mówi o powoływaniu starszych, powoływaniu diakonów, to jest fenomenalne, że tam nie ma ani słowa o jakichś właśnie takich prorokowaniach. Tam jest głównie charakter. Tam jest głównie życie. Ale Biblia nigdy nie mówi, że to oni mają tylko prorokować, ale Biblia mówi w liście do Koryntian, popatrzcie, będziemy to wiele razy dzisiaj cytować, ale różne są dary łaski, ale Duch ten sam. Różne dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I teraz uwaga. W każdym zaś, allos to słowo piękne. W każdym. Różnie, ale w każdym. I teraz pytanie, czy w naszych wspólnotach, ja to mówię do siebie, do wspólnot, nad którymi się opiekuję. Byłem ostatnio w Żywcu i też zadawałem to pytanie. Czy w każdym, czy w naszej wspólnocie, czy w tej wspólnocie, to jest wyzwanie. Ja wiem, ja rozumiem. To nie jest oskarżenie, kochani. To jest ojcowskie, apostolskie wyzwanie, inspiracja. Żebyśmy sobie powiedzieli, czy w każdym. Jeśli nie w każdym, no to dobrze, że dzisiaj mamy seminarium na temat darów Ducha Świętego. Oby to seminarium przełożyło się na to, żebyśmy jutro, jak przyjdziemy na zgromadzenie, niebezpieczne rzeczy, żeby jutro, jak przyjdziemy na zgromadzenie, każdy z nas zadał sobie pytanie, Panie Boże, jak dzisiaj przeze mnie Duch Święty chce się manifestować? Ktoś sobie może teraz pomyślał, nie, to byłoby niemożliwe. Tyle ludzi, każdy by chciał się manifestować. Już się nie martwcie, Duch Święty sobie to odpowiednio poukłada. Okay? My się za dużo martwimy. Za dużo takiej trochę źle pojętej logiki. A jak to będzie? A co z tym? A jeśli to? A jeśli tamto? I ten strach nas hamuje. Obawa nas hamuje. Oczywiście, jeśli mamy wspólnotę, w której ludzie są skłóceni, ludzie są wrogo do siebie nastawieni, opozycja przeciwko pastorowi i starszym i tak dalej, no to wiadomo, że zaufania nie będzie, miłości nie będzie i manifestacji Ducha Świętego też nie będzie. Ale to nie jest ten przypadek. My jesteśmy we wspólnocie ludzi, którzy pragną, którzy chcą wzrastać, którzy chcą doświadczać Bożej mocy. Wiecie, to jest niesamowite, że ludzie bardzo lubią jeździć na różne duże konferencje, doświadczać tam różnych rzeczy, przeżywać doświadczenie Pana. Ja zawsze zadaję to pytanie, dlaczego tam potrafią być tak otwarci i tak gorliwi, a potem wracają nieraz do swoich wspólnot i to się nie przekłada na taką codzienność. To się ma przekładać. Konferencje, szkoły, różnego rodzaju seminaria, one mają sens o tyle, o ile potem wracasz do swojego lokalnego kościoła i jesteś w stanie przełożyć to na codzienną praktykę, na to, żeby przez ciebie Duch Święty coś wnosił do zgromadzenia. Duch Święty mógł manifestować się w zgromadzeniu. Halleluja. I ta droga miłości. Okej, jak to, który tam tutaj będzie? O, chciałem was tak troszeczkę rozweselić. Podoba mi się bardzo ten plakat, bo tak w kościołach czasami jest. Jest kolejka, by robić, jest kolejka, by radzić, jest kolejka, by krytykować. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, żeby tak nigdy nie było w Bieszczadach. Amen. Amen. Prawda? Niech tak będzie, że w Bieszczadach ta kolejka najdłuższa to będzie kolejka, by robić, by manifestować dary Ducha Świętego, a nie by krytykować. Krytyka to jest, wiecie, takie krytykanstwo. To często wynika z pychy, z zazdrości, z jakiejś takiej chęci. No, nie będę się rozwodzić. Okej. Okay. Jeszcze. Okej. Okay.
Gdy mówimy o Duchu Świętym, to też musimy pamiętać o tym, że ważna jest, ja tu napisałem w cudzysłowie, nasza prezentacja, czyli to, w jaki sposób my jesteśmy Jego świadkami. Okay? Popatrzcie, Pan Jezus powiedział tak: i weźmiecie Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Zanim zesłał Ducha Świętego, powiedział apostołom: nie idźcie nigdzie. Poczekajcie w Jerozolimie. Okay? Bo ja potrzebuję coś wam dać. Ja potrzebuję, żebyście czegoś jeszcze doświadczyli. Ja potrzebuję, żebyście coś jeszcze wzięli, a potem będziecie mi świadkami. Żebyśmy byli faktycznie świadkami, nie tylko w teorii, ale w praktyce, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego nadprzyrodzonego wyposażenia. To jest jak możemy mieć fajny tablet, ale jeżeli bateria padnie albo nie będzie prądu, to co z tego, że on będzie miał najfantastyczniejsze oprogramowanie? Jeżeli mamy bardzo dobry samochód, ale nie będziemy mieli paliwa, no to co z tego samochodu? Tak? Samochód nie jest po to, żeby cieszyć się, że on stoi i jest taki ładny, tylko on ma jeździć. Dlatego chrzest Duchem Świętym, napełnienie Ducha Świętego nie jest po to, żebyśmy doświadczali egzaltacji na nabożeństwie. Będę miał tutaj taki jeden slajd, w którym jeden z mężów Bożych, nieżyjących już, którego pewnie większość z was zna, powiedział, że Duch Święty nie jest po to, żeby doświadczać nas sensacji emocjonalnych. Tylko Duch Święty jest po to, żeby nas wyposażyć do tego, żebyśmy szli, chorych uzdrawiali, nadzieję przynosili, prorokowali. Wiecie, że Biblia mówi, że proroctwo to jest znak dla niewierzących? Kto zna ten werset? Niewielu zna, ale można doczytać, tak? Języki to jest dla wierzących bardziej. Języki mnie budują. One budują mojego ducha, będę o tym więcej potem mówił. Ale proroctwo jest to znak dla niewierzących. Ostatnio miałem taki przypadek w Żyrardowie. Spotkałem człowieka w parku, któremu mogłem zwiastować Ewangelię. I czułem, że ja do niego prorokuję w pewnym momencie. Że ja do niego mówię z natchnienia. A nie tylko z tego, co gdzieś tam na logikę mogę sobie poukładać. Bardzo tego potrzebujemy. Wiecie, w takiej chwili, pamiętam ten moment, szedłem sobie przez park i nagle patrzę, jest taki mostek, akurat tam jest taki park z takimi rzeczkami, są mostki. Stoi człowiek, oparty o barierkę, łzy w oczach. Widzę, że płacze, widzę, że przeżywa. I wiecie, zbliżam się i myślę od razu: Duchu Święty, no muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić. I gdzieś tam sobie układam w głowie. I potem podchodzę do niego i mówię całkiem co innego niż to, co mi się ułożyło w głowie. I dzisiaj, jak patrzę wstecz, to wiecie, to jest niesamowite, że dopiero potem, jak przeanalizowałem to, co było w rozmowie, że to było tak, że on do mnie zobaczył, że ja przystanąłem obok niego, bo tak, wiecie, tak myślę sobie, no co tu powiedzieć, taka rozterka w sercu, chcę jakoś pocieszyć człowieka, chcę mu coś powiedzieć, nie wiem, nie znam kompletnie, nie wiem, co przeżywa, Duchu Święty, pomóż. W tym momencie on się gdzieś tam zwraca do mnie, otarł łzę, mówi: a, życie jest bez sensu. I pierwsza sekunda, no co powiedzieć? Nie jest bez sensu, nieprawda, a bzdury gadasz. No nie. I nagle wychodzą z moich ust słowa, których kompletnie nie kontroluję. Tak bywają takie chwile w życiu, że tak może się wydawać. Ja bym tego sam nie ułożył. A potem zastanowiłem się od strony psychologicznej. No idealne, co można w takim momencie powiedzieć. Nie negujesz, dajesz pewną akceptację człowiekowi, że tak, faktycznie, ale dajesz też taką furtkę, że to się może tylko wydawać. Są takie chwile. I potem rozmawialiśmy kilkadziesiąt minut tam na tym mostku. Mogłem mu zwiastować Ewangelię. Bez mocy Ducha Świętego nie byłbym w stanie tego zrobić. Nie wiem, ilu z was, ale ja często mam, dzięki Bogu, i to mówię to z pokorą, w ogóle miałem od tego zacząć, że w tym wszystkim bardzo wielką pokorą stoję przed wami. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest trudny temat i że nie wszystko wszyscy wiemy i że na pewno mogą rodzić się różne,
różne pytania, na których odpowiedzi nie do końca znamy, bo pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Musimy też pamiętać, że mamy dary naturalne i ponadnaturalne. I to musimy jakby te rzeczy też rozgraniczyć. Dzisiaj będziemy się skupiać na tych ponadnaturalnych. Co to znaczy ponadnaturalne? To właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Spotykasz człowieka, nie wiesz, co powiedzieć, wołasz do Pana i Duch Święty daje ci słowa, których sam byś nie wymyślił. To jest to nadprzyrodzone wyposażenie, którego potrzebujemy. Okay? To są momenty, w których prorokujemy do tego świata, prorokujemy do ludzi, prorokujemy do siebie nawzajem. Nie zawsze to musi wyglądać tak mówi Pan. Nie, to nie musi tak wyglądać. Możesz podejść do kogoś i powiedzieć, wiesz, mam w sercu takie słowo, chcę ci przekazać, rozważ je. Ile razy tak było, że doświadczaliśmy tego, że Duch Święty mówi w tak niesamowity sposób. Nawet ostatnio, jak biskup Marek był u nas, doświadczyliśmy tego, że Duch Święty przez słowo prorocze może mówić o rzeczach niesamowitych do ludzi, których pierwszy raz na oczy widzi, a jednak wie i rozeznaje pewne rzeczy. Duch Święty nie jest opcją dla każdego chrześcijanina. Bo Biblia mówi, że w każdym dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. 12:7. 1 Koryntian 12:7. To jest dla mnie tak ważny werset, jak mój ulubiony werset z Bożego Słowa, który chyba w najpiękniejszy sposób opisuje Kościół, czyli Efezjan 4:16. Efezjan 4:16. Kto zna ten werset? Ja tu już kilka razy byłem u was, za każdym razem ten werset przypominam. Na pewno pamiętacie. Okay? Może ktoś się nauczył, może ktoś zapamiętał. Anyone? Ktokolwiek? Okej. Okay. Szkoda. To teraz już uprzedzam. Jak będę następnym razem, znowu o to samo zapytam. I przygotuję jakąś nagrodę. Znaczy dzisiaj też mam nagrodę, ale nie ma nikogo, no więc... Okej. Okay. Efezjan 4:16. Tam jest mowa od 11 wersetu, że Bóg ustanowił w Kościele Chrystus, ustanowił w Kościele najpierw apostołów, potem proroków, ewangelistów, nauczycieli, duszpasterzy. I tam jest potem taki ciąg logiczny, taki chiazm Pawłowy, który mówi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, abyśmy nie byli jak dzieci miotane lada wiatrem nauki, abyśmy ugruntowali miłością, w miłości, mogli poznać tą głębię Chrystusową. I potem ten 16 rozdział, z którego całe ciało złączone i związane, całe ciało złączone i związane, złączone, ono jest złączone. Ja jestem złączony z Markiem. Chwilowo. To nie... No, fizycznie tak, ale duchowo nie chwilowo. Ja ci chcę powiedzieć, nie wiem, czy to jest dla ciebie dobra nowina, ale wieczność razem spędzimy. Cieszę się. Złączone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Wszystkie. Możemy powtórzyć słowo wszystkie? A możecie powiedzieć ja też? Ja też? Wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Czy zasilasz? I teraz uwaga. Według zgodnego z przeznaczeniem i znowu to słowo greckie każdego poszczególnego członka. Każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. No, nie, no cudowny obraz. No cudowny obraz. I w liście do Koryntian tutaj też w każdym dla wspólnej korzyści w jakiś sposób objawia się Duch. W jaki sposób przez ciebie Duch Święty manifestuje się w Kościele? Do odpowiedzi przyjdzie... No, myślicie. Myślmy. Ja też. W jaki sposób przeze mnie manifestuje się Duch w Kościele? I teraz uwaga, ja nie mówię o naturalnych darach, bo całkiem czymś innym jest, i mówiliśmy o tym w czasie tych wykładów Pięć Filarów, o tym, że można służyć Bogu w kataręce, można służyć Bogu przy mikserze, można tu pięknie śpiewać, można układać ławki, można sprzątać. To wszystko są cudowne dary,
I to wszystko jest cudowny wkład, który my przynosimy do Kościoła i to oczywiście to jest manifestacja tego, że jesteśmy ciałem. Mały palec, nos, ucho, ręka, noga. Tak? Ale teraz mówimy nie o naturalnych darach, tylko o nadnaturalnych darach. I ciekawe, że łatwiej nam jest przyjąć, że każdy jakoś coś wnosi do Kościoła właśnie poprzez, nie wiem, jeden nagrywa na wideo, drugi na mikserze, trzeci gra na saksofonie piękniej, piąty śpiewa, szósty kazanie głosi, siódmy coś tam jeszcze. To nam jakoś łatwiej jest przyjąć. Ale słuchajcie, Biblia bardzo jasno i bardzo wyraźnie mówi, że jeśli chodzi o dary duchowe, to też tutaj jest każdy. No nie chcę być inaczej. No bardzo mi przykro, ale nie chcę być inaczej. No zarówno tu, jak i w Rzymian, w 12 rozdziale, jak i w tym, co potem mówi Paweł i naucza. I to, co potem też było w Kościele, gdy czytamy pisma pierwszego Kościoła, to też to jest taką wielką zachętą. Ostatnio czytałem list Klemensa Rzymskiego w 95 roku w liście w Koryncie był rozłam. I Klemens pisze taki długi, piękny, fenomenalny list, jak kiedyś będziecie mieli okazję przeczytać, to sobie przeczytajcie. Można go sobie wygooglować. I on tam też pisze o tym. Mówi, no przecież jesteśmy ciałem, w którym każdy niesie odpowiedzialność. Każdy coś wnosi. Nie bądźcie bierni, tak jakby chciał napisać. Okay? Pierwszy Kościół bardzo mocno wiedział, że bierność prowadzi do śmierci duchowej. Wiecie, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. I to jest trochę tragiczne nawet, ale taka jest prawda duchowa, że jeżeli zatrzymasz się we wzroście duchowym, to będziesz się cofał. Inni pójdą do przodu. A ty będziesz się cofać. Ileż takich doświadczeń możemy widzieć w historii Kościoła, zborów, które kiedyś były nawet w Polsce. Patrzę, 20-30 lat temu były zbory, które były wiodące, takie otwarte, takie pełne ducha. Dzisiaj o nich w ogóle nie słychać. Dlatego, że gdzieś w jakimś momencie przeżyli doświadczenie Bożej łaski i gdzieś się zatrzymali. A gdy się zatrzymali i zaczęli pielęgnować tylko to, co mają, a nie byli otwarci na to, żeby pójść dalej do przodu, żeby nad tym pracować, to gdzieś coś się traci. Ale tak samo jest w indywidualnym życiu każdego z nas. Jeśli doświadczyłeś kiedyś napełnienia Duchem Świętym, doświadczyłeś mocy Ducha Świętego, to nie może być doświadczenie, o którym wspominasz kiedyś. To nie może być doświadczenie, które tylko jest jakąś historią, czymś, o czym wspominasz. Jestem głęboko przekonany, że gdy Biblia mówi, że każdego dnia objawia się łaska Boża, to jest prawda. Amen. To nie są jakieś złudne obietnice. Gdy Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam ukojenie, to nie są jakieś złudne obietnice, ale to jest prawda, bo Jezus jest prawdą. On nie obiecywał nam gruszek na wierzbie. Jeśli mówił, kto pragnie, niech przyjdzie i pije, to znaczy, że tak jest. I myślę, że to jest taka jedna z najważniejszych transformacji, których musimy w sobie doświadczyć, usłyszeć z kazalnicy może 1000 razy, żeby dotarło, zacząć to stosować, żeby ten mechanizm wiara i uczynki faktycznie funkcjonował. Żeby nie tylko wiara, przez wiarę, nie tylko wierzę, nie tylko stoję w wierze, ale też działam. Ta wiara, wiecie, to gdy Jakub pisze, jak wiara bez uczynków jest martwa, to tak naprawdę, wiecie, my często na to patrzymy tylko pod kątem tych naszych dobrych czynów, tej naszej dobrej postawy. Ale popatrzmy na to też z punktu widzenia manifestacji wiary, albo efektu wiary, albo manifestacji Ducha Świętego. Wiara, żeby działała, musi być praktykowana. To znaczy, trzeba próbować.
Po prostu. Modlimy się o chorych, modlimy się o różne problemy i stajemy w tym ciągle i ciągle i ciągle wciąż i praktykujemy. Jeden z takich kaznodziejów, których wszyscy znamy, Franklin Graham, powiedział kiedyś, że wolę się modlić 100 razy o chorych i doświadczyć jednego uzdrowienia, niż zniechęcić się po 99 razie i nie doświadczyć niczego. Po prostu twoja wiara, twoje przekonanie o tym, że Duch Święty jest dla ciebie, jeśli go masz, twoje przekonanie o tym, że Duch Święty chce przez ciebie manifestować się, musi być uzupełniona przez twoje działanie, przez twoją praktykę, przez twoje próbowanie. Choćby w takiej sytuacji, jak spotykasz kogoś. Albo w taki bardzo prosty sposób, zawsze do tego zachęcam. Jak wiemy, że jest niedziela, albo wiemy, że jest spotkanie chrześcijan. Może niekoniecznie seminarium takie jak dzisiaj, bo przy tego typu konferencji to zakładamy, że kaznodzieja będzie mówić, my będziemy słuchać, będziemy coś zaczerpniemy. Tak? Ale normalne zgromadzenie, albo normalna modlitwa, czy zadajemy sobie takie pytanie, Panie Boże, jak chcesz dzisiaj mnie użyć? Czy idziemy do kościoła i mamy tą postawę, oczekujemy, że ktoś nas zbuduje, że ktoś nas zachęci, że zespół ładnie zaśpiewa, że pastor ładnie poprowadzi, że kaznodzieja będzie miał świetne słowo. Żebyśmy mieli taką postawę, ja chcę coś wnieść. To jest ta fenomenalna Boża filozofia, że więcej odbiera, więcej bierze ten, który daje, niż ten, który bierze. To jest fenomenalne w Chrystusie, to jest fenomenalne w Bogu, że na pewno tego nieraz doświadczyliście, na przykład gdy zwiastowaliście komuś Ewangelię. Wiecie, ja po tej rozmowie z tym nieznajomym, czy w wielu innych sytuacjach, kiedy staram się komuś pomóc, albo gdy modlę się o kogoś, albo gdy rozmawiam z kimś i gdy doświadczam tego, że komuś pomagam, albo kogoś pocieszam, albo komuś prorokuję, to potem sam czuję się wiele bardziej zbudowany. We mnie rośnie zachęta. Zwłaszcza, gdy komuś zwiastuje Ewangelię. Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego? To, co już mówiłem, nadprzyrodzone uzdolnienie, ale też musimy pamiętać, że Duch Święty działa przez wiarę, nie przez emocje. Porozmawiajmy chwilę o emocjach. Emocje, po pierwsze, są zmienne. Dzisiaj czuję się dobrze, jutro będę miał chandrę. Dzisiaj mam chandrę, jutro będę czuł się wspaniale. Emocje nasze są zmienne. Więc nigdy nie bazujmy na emocjach. To znaczy, nie oczekujmy, że na przykład w momencie, kiedy przychodzę do Boga i proszę Go o to, aby napełnił mnie Duchem Świętym, to mamy takie podświadome myślenie, że jeśli doświadczę czegoś i coś mnie poruszy i zacznę płakać, albo nagle coś się takiego stanie, że będę czuł, jakbym się unosił w powietrzu. I to są wszystko piękne rzeczy. Ja jak byłem napełniony Duchem Świętym po raz pierwszy, to wtedy jedyny raz w moim życiu doświadczyłem takiej prawdziwej wizji. Takiej fizycznej wizji. Miałem zamknięte oczy. Pamiętam, było to na ulicy Szkolnej w Nowym Sączu, była tam taka grupa domowa. I miałem zamknięte oczy i widziałem takiego białego ptaka, który zbliżał się do mnie. Taki ptak jak gołębica, chociaż zatarte. Trochę zatarte były te kontury, o jak tutaj, taki biały. I to było tak niesamowite, że otworzyłem oczy. I gdy miałem otwarte oczy, dalej widziałem ten obraz, nie widziałem sali. I to wiązało się z tak niesamowitym przeżyciem, że po prostu wybuchnąłem takim płaczem, wybuchnąłem takim poczuciem pokuty przed Bogiem, wdzięczności. Otoczony zostałem tak niesamowitą miłością Bożą. I to są piękne chwile. Ja wam życzę, żebyście takich chwil doświadczali jak najwięcej. I to jest normalne, że my tego potrzebujemy. Ja nie chcę powiedzieć, że my nie potrzebujemy emocji. Ja nie chcę powiedzieć, że emocje są złe. Ja nie chcę powiedzieć, że emocje jakoś powinniśmy eliminować z naszego życia. Ja chcę powiedzieć, że nie możemy
na nich budować naszej stabilności. Powinniśmy myśleć tak, jak są, to fajnie, jak ich nie ma, to drugie fajnie. Jak czegoś doświadczam, to okej, cieszę się, Panie Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj doświadczyłem, okej, ale jak czegoś nie doświadczam, czy to znaczy, że Ducha Świętego nie ma? Czy jak mówię, Panie Boże, napełnij mnie Duchem Świętym i nic nie czuję, to znaczy, że tego Ducha Świętego nie ma? Jeśli przychodzę przez wiarę, pierwszy list Jana, 5 rozdział, końcówka 5 rozdziału, pierwszy list Jana, końcówka 5 rozdziału, tam jest napisane tak, wiemy też, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, On nas wysłuchuje. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, wiemy też, że już otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. To znaczy, że możemy sobie zadać pytanie, czy napełnienie Duchem Świętym jest Bożą wolą dla Ciebie? Tak niewyraźnie mówicie to amen. Jeszcze raz zadał pytanie, żebyśmy wiedzieli, że my naprawdę jesteśmy przekonani. Czy napełnienie Duchem Świętym jest Bożą wolą dla Ciebie? Amen. Halleluja. No chyba, że ktoś żyje w grzechu i nie chce z tego grzechu zrezygnować. No chyba, że ktoś żyje w nieprzebaczeniu i nie chce z tego nieprzebaczenia zrezygnować. No chyba, że ktoś żyje w buncie i nie chce z tego buntu pokutować. Buntu przed Bogiem, przed innymi. Ktoś żyje w zgorzknieniu i nie chce tego zgorzknienia zostawić Bogu. To są przeszkody. To są przeszkody. I jeśli któryś z tych przeszkód jest w tobie, no to oczywiście najpierw musisz przyjść Boga w pokucie. Bo wiecie, Bóg napełnia i chce napełniać naczynia pokorne. Naczynia otwarte, naczynia czyste, ktoś tu dodał. Tak? Czyste nie w tym sensie, że ja jestem bez grzechu, jestem taki święty. Teraz mnie napełni Panie, bo się przygotowałem przez 2 tygodnie, chodziłem na kolanach i pościłem przez 10 dni i teraz jestem taki czysty. Uwierz mi, że zaraz przyjdzie nieprzyjaciel i ci pokaże, jak bardzo nieczysty jesteś. Nie chodzi o poziom świętości, ale chodzi o to czyste serce w sensie takiej otwartości. To znaczy, właśnie o co chodzi z tą świętością między nami, taka mała dygresja. To nie chodzi o to, że jest jakiś poziom świętości, do którego musimy dojść i jak osiągniemy ten poziom świętości, to za tym poziomem Pan Bóg powie, no, teraz jesteś godzien, teraz Cię przyjmuję. Nie o to chodzi. Bo nigdy nie ma takiego poziomu świętości, który by wywarł wrażenie na naszym Bogu. Prawda? To nie jest tak, że Pan Bóg, o, jak ja spodziewam, no bracie Eugeniuszu, jak dzisiaj jesteś święty, no chwała Bogu. No Pan Bóg nie. Pan Bóg, Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. O co chodzi? Chodzi o to, żebym ja uczciwie nie trzymał się na przykład nieprzebaczenia. Żebym, jeżeli ja mówię tak, no ja, bracie pastorze, ja nie potrafię wybaczyć. Ileż razy ja to słyszę i wtedy, wiecie, jak słyszę, ja nie potrafię wybaczyć, to sobie tak i nie umiem, i ktoś mówi, i nie umiem, nie dam rady, nie potrafię, nie dam rady, a Pan Bóg w niebie siedzi i mówi tak. No jest napisane, jeśli nie przebaczysz serca, to ja Ci nie wybaczę. Ale ja nie dam rady. No to nie daj rady. Chcesz iść do piekła, no to wolna droga. No Bóg nikogo nie zmusza do tego, żeby za Nim iść. Więc oczywiście, że my musimy mieć taką postawę czystego serca. To znaczy, jeśli widzę w sobie nieprzebaczenie, to chcę to załatwić. Chcę to przynieść Bogu. Nawet jeśli nie potrafię tego zrobić inaczej, jak taki szczery przed Bogiem sposób, Panie, nie umiem sobie poradzić z tymi emocjami, no bym go udusił gołymi rękami, bo tak nie mam, mam go dość, ale przychodzę przez wiarę do Ciebie i mówię, chcę przebaczyć. To jest czyste serce. Bo często nie radzimy sobie z emocjami, prawda? Albo jest jakieś zgorzknienie, jest jakieś zniechęcenie. Czasami to są emocje, nad którymi nie panujemy. Ale czyste serce to jest serce, które przychodzi do Boga i nie próbuje się tłumaczyć. O, widzisz, Panie Boże, co On mi zrobił? Jak ja mogę wybaczyć? I tłumaczymy Panu Bogu, że Bóg źle to ustawił i źle to, prawda, poukładał. On nie rozumie mnie. Panie Boże, Ty mnie nie rozumiesz. Samo to pojęcie, Panie Boże, Ty mnie nie rozumiesz, jest koszmarną głupotą, koszmarną pomyłką. Jak Bóg może nie zrozumieć
kogoś z nas. Jak On cię stworzył, On zna każdą komórkę twojego ciała, On każdą myśl twoją zna, wszystko wie, co jest w tobie. Nikt cię tak nie rozumie jak Ojciec Niebieski. On wie, więc czyste serce potrzebujemy mieć. Takie serce, które widzi, Panie, ale przynoszę to Tobie. I to wystarcza Bogu, wiecie? To wystarcza Panu Jezusowi. To nie jest tak, że teraz musisz się namęczyć przez 2 miesiące, wyeliminować to i wtedy ja Cię napełnię Duchem Świętym. Nie, odwrotnie. Ja chcę Cię napełnić Duchem Świętym po to, żebyś miał siłę do eliminowania tych rzeczy. Amen? Często nam się wydaje, że Duch Święty jest jakąś taką nagrodą za to, że ja się tak starałem, ja się tak uświęcałem, ja tak wszystko robiłem i teraz Duch Święty, no teraz jestem gotowy. A Pan Bóg mówi, nie, właśnie teraz nie jesteś gotowy. Właśnie dlatego, że wydaje Ci się, że jesteś gotowy, to właśnie to jest dla mnie dowód, że nie jesteś gotowy. Bo nikt z nas nie jest nigdy do końca gotowy. Przychodzimy do Boga niegotowi. Przychodzimy do Boga mówiąc, Panie, nie jestem gotowy, bo jestem bezradny, bo jestem tylko człowiekiem, ale całe moje serce jest otwarte na Ciebie. Napełnij mnie Duchem Świętym, bo potrzebuję tego, żeby być coraz bardziej gotowym. Żeby coraz bardziej być bliżej Ciebie. Wracając do emocji. Jak modlimy się o napełnienie Duchem Świętym, będziemy dzisiaj się o to modlić. O odnowienie napełnienia Duchem Świętym. Nie czekajcie na emocje. Przyjmujcie to zawsze przez wiarę. Nawet rano, gdy budzisz się, gdy otwierasz swoje oczy, gdy bierzesz Boże Słowo. Zawsze tak staram się, żeby jak otwieram oczy, żeby pierwszą rzeczą, którą zrobię, sięgam tam po Biblię albo po telefon, w którym mam Biblię. Zawsze, żeby moje oczy spojrzały na jakiś psalm albo na jakiś fragment Bożego Słowa jako pierwszą rzeczą, którą robię w ciągu dnia. I wołam, Panie Boże, dzisiaj ten dzień niech będzie Twój. Niech ten dzień będzie dniem, którym będziesz chciał mnie jakoś użyć. Napełnij mnie Duchem Świętym. I to nie jest tak, że wtedy łóżko zaczyna się trząść i anioł wstępuje z nieba. Nie, po prostu wstaję i mówię, wierzę, że napełniłeś mnie Duchem Świętym i idę do pracy. I idę robić to, co do mnie należy. Halleluja. Warunkiem, jedynym takim realnym warunkiem, który Bóg stawia Tobie i mi, oprócz właśnie czystego serca, czyli takiego serca, tak jak mówię, nie świętego w sensie doskonałego, ale pokornego, otwartego przed Bogiem. Już nie będę więcej tego tłumaczył, bo myślę, że wystarczająco powiedziałem. Oprócz tego takim warunkiem sine qua non, czyli takim warunkiem absolutnie fundamentalnym, jest to, co przeczytaliśmy dzisiaj, przeczytałem na początku. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i pije. I to jest trochę tak. Za tą granicą jest pełnia Ducha Świętego. Panie Boże, napełnij mnie Duchem Świętym. Dziękuję. Halleluja. I idę dalej. W wierze. Bo my w wierze, nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Amen? Nasze życie, jakie to jest piękne, że Biblia nigdzie nie nazywa nas wiedzący. Tak? Paweł nie pisze do wiedzących w Koryncie. Tak? Jan nie pisze do rozumiejących wszystko w Antiochii. Nie. Do wierzących. A słowo wiara, to słowo, które Biblia używa jako wiara, pistis, to jest to samo słowo, co zaufanie. My musimy mieć zaufanie do Boga. Że jeśli prosimy o coś według Jego woli, przeczytam to, bo myślę, że to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Pierwszy list Jana, jeśli macie Biblię, otwórzcie sobie. Warto ten werset zapamiętać. Warto używać tego wersetu jako oręża wtedy, kiedy diabeł przychodzi i nas atakuje. I podważa pewne rzeczy w nas. I mówi, nie wiadomo, czy to jest Bożą wolą, ten werset. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A nasza pewność, z którą przychodzimy do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas.
A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy o coś Go prosimy, wiemy też, że już otrzymaliśmy od Niego to, o co prosiliśmy. Jezus mówił o wierze. Gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy. I my ciągle w tym kontekście mówimy o cudach. Myślimy o cudach. Czyli wiara, która przenosi góry. A myślę, że potrzebujemy przede wszystkim tej fundamentalnej wiary, w której ja wierzę, że gdy proszę, aby Duch Święty mnie wypełnił, to On to robi. To On to czyni. Więc jeśli prosimy o coś według Jego woli, a to jest zgodne z Jego wolą. I to, że jest dla każdego. Patrzcie, w 14 rozdziale listu do Koryntian Paweł tak fajnie pisze, że gdy przyjdzie ktoś z zewnątrz do was i wszyscy będą prorokować, będą mówić do niego, okay? Będą go zachęcać, prawda? Bo dar proroctwa jest ku zachęcie, będę o tym mówił, będę pokazywał też z greki, ku zachęcie, ku wskazaniu pewnych rzeczy, ku podniesieniu, ku zbudowaniu. Okay? I ktoś przychodzi i jest takie słowo, i takie słowo, i takie słowo. I pada na kolana i pokutuje przed Bogiem. Fenomenalna rzecz. Bo Duch Święty jest dla każdego. Łatwo powiedzieć, ale jak to w praktyce zrobić? Jest coś takiego jak 3 razy P. Taka moja, lubię takie różne zbitki. Łatwiej zapamiętać może. 3 razy P. Co to znaczy? Pragnij, proś, próbuj. Ok? Kto pragnie Ducha Świętego na tym miejscu? Halleluja. Kto jest gotów prosić? Ręka do góry. A kto jest gotów próbować? A już tutaj tak się wahacie trochę. To próbować to tak... Pragnij. Pragniemy. Próbuj, proś. Czyli przychodzę do Pana i mówię, Panie, wierzę, że proszę o coś według Twojej woli. A ponieważ proszę według Twojej woli, to wiem, że Ty mnie już wysłuchujesz. Więc dziękuję Ci, że teraz napełniasz mnie Duchem Świętym. Do tego jest jeszcze jedna rzecz, o której w drugiej sesji będę mówił. Ale to pragnij, proś, ale także potem próbuj. Czyli starsi się o mnie modlili. Na nabożeństwie wierzę, że Duch Święty przyszedł, napełni mnie swoim Duchem Świętym. Za chwilę będziemy mieli przerwę. I takie małe wyzwanie. Może na tej przerwie będzie tak, że Duch Święty będzie chciał, abyś podszedł do kogoś i powiedział, chcę Cię pobłogosławić. Mam takie na przykład słowo dla Ciebie. Albo czy mogę się o coś pomodlić w Twoim przypadku. Wiesz, to jest takie fenomenalne, że możemy sobie usługiwać, możemy być dla siebie błogosławieństwem także przy kawie. Ja najbardziej kocham te chwile, kiedy siedzę z kimś, ostatnio miałem taką sytuację, byłem w gabinecie u siebie, w moim biurze z jedną osobą i tak rozmawiamy, tak luźnie i tak dalej, i tak dalej i nagle czuję, jak Duch Święty przychodzi i mówię, wierzę, że Bóg chce powiedzieć do Ciebie to, to, to i to. I nagle łzy, nagle totalne rozbicie. To jest to, czego potrzebuję. Są piękne chwile, dlatego że Duch Święty chce działać nieszablonowo. Nie tylko wtedy, kiedy jest nabożeństwo. Nie tylko wtedy, kiedy jakby jest to zaplanowane. Ale w takiej otwartości, we wszystkich takich momentach i chwilach, w których jesteśmy otwarci, w których pragniemy, prosimy i próbujemy. Od tego zaczniemy następną sesję, a w trakcie przerwy na kawę bardzo Was zachęcam. Bardzo Was zachęcam. Myślcie o takich dwóch pytaniach, które dzisiaj padały, a które może już wyleciały z głowy i zapomnieliśmy. Jak Duch Święty chce manifestować się przeze mnie? Czy ja znam swoje obdarowanie? Czy wiem, że Bóg może, że Duch Święty chce proroczo mnie używać? Czy w ogóle zakładam, że to jest możliwe? Czy wiem, że te dary Ducha Świętego, które tam są wymienione, to jest potencjał, który jest także dla mnie? I co ja jestem gotów z tym zrobić? Drogi Jezu, dziękuję Ci za tą sesję.
za kawę, za herbatę. Dziękuję Ci, że możemy mieć społeczność, rozmawiając ze sobą, dzieląc się sobą, radością. Panie, mów do nas także w trakcie tej przerwy. Amen.